Witam, Jacek Bartosiak, Strategy Future. Szanowni Państwo, siedzimy tutaj w zespole, w zespole całym Albert Siedziński, Marek Budzisz, Marek Stefan. I nagrywamy, jak co miesiąc, w studiu program o ważnych sprawach dla bezpieczeństwa Polski, w ogóle naszego państwa, w obliczu tego, co się dzieje. Natomiast w tym momencie chciałbym zaapelować do Państwa, że nie nagrywamy tego. Bez wsparcia subskrybentów, którzy płacą subskrypcję na rzecz Strategy and Future. Nie dzieje się to w próżni. Nie bierzemy pieniędzy od polskich polityków ani od żadnych innych polityków. Jesteśmy niezależnym think tankiem, który utrzymuje się dzięki temu, że Państwo chcecie nas oglądać, chcecie wspierać subskrypcją, chcecie po prostu uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i to jest dzięki Wam i dla Was. Więc przed świętami i w okolicach świąt, Wielkiej Nocy, apelujemy do tego, żeby wpłacać bo to, że możemy tu siedzieć i rozmawiać o tym, mamy czas na czytanie, a później referowanie tego Państwu jest właśnie wynikiem tego. Bardzo dziękuję. Marzec 2024 roku ze mną zespół Strategię Future Marek Budzisz, Marek Stefan, Albert Świdziński, stały skład i rozmawiamy w studio, korzystając z uprzejmości miłych panów i państwa, którzy nas tutaj nagrywają, żebyśmy porozmawiali o najważniejszych sprawach dla bezpieczeństwa państwa polskiego. I od razu powiem, że ten program będzie jeszcze specjalny pod tym względem, że ostatnie debaty, w których braliśmy udział i w ogóle dyskusje, które się w Polsce odbywają na, na kanwie tego, co się dzieje w świecie. Skłonił nas do takiej refleksji, że spora część osób, spora część również polityków, decydentów, ekspertów nie do końca wydaje nam się rozumie, na czym polega odstraszanie. Tak? Czym jest odstraszanie w ogóle w, w stosunkach międzynarodowych, w polityce bezpieczeństwa, a już w szczególności w obecnej sytuacji geopolitycznej państwa polskiego i postanowiliśmy ten odcinek. Poświęcić temu zagadnieniu, pomimo tego, że brzmi to teoretycznie bardzo odstraszanie i wszyscy o tym mówią, okazuje się, że ma to bardzo dużo złożoności, o których chcemy porozmawiać i które być może rozstrzygają przyszłość Polski i bezpieczeństwa tego, czy Polska do wojny będzie musiała wejść albo zostanie wciągnięta, albo nie. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Może zacznę od tego, że Marek Stefan, który właściwie on był takim Spiritus moments, który skłonił mnie, a później kolegów do tego, żeby o tym porozmawiać, jakbyś zaczął, żebyśmy porozmawiali owo, od pewnych podstaw, czym jest w ogóle odstraszanie, tak? Żebyśmy zdefiniowali sobie, podzielili, skategoryzowali. I na kanwie tego już na przykładach Polski w obecnej sytuacji, żebyśmy dynamicznie porozmawiali, zobaczymy, gdzie ta dyskusja nas zaprowadzi. Marku. Mhm. To ja odwołam się może do opracowania autorstwa Michaela Mazara, to jest jeden z takich bardziej uznanych analityków amerykańskich związanych z Rand Corporation, czyli no to jest taki wiodący amerykański think tank, który popełnił parę lat temu takie opracowanie porządkujące w ogóle tematykę odstraszania, czym odstraszanie jest, czym nie jest, jakie są też jej, jej formy. I to, co jest kluczowe na samym początku, to są właśnie kwestie definicyjne. Tak? Znaczy odstraszanie Najprościej rzecz ujmując jest to działanie, które ma, którego celem jest zniechęcenie potencjalnego przeciwnika do tego, żeby podjął niepożądane przez nas, przez nas działania. Agresję w stosunku do państwa, które to odstraszanie aplikuje, tak? Czyli próbuje je, je wdrażać. Um, przyjmuje... Ważne jest, żeby mm -hmm. powiedzieć, nie tylko wojnę bezpośrednią kinetyczną, Oczywiście. ale działania hybrydowe, a nawet pewne akcje, które ograniczają naszą sprawczość, prawda? Że, czyli to nie musi dotyczyć tylko kinetycznej, kinetycznej agresji. Tak. Ta wojna zresztą nie przerywa odstraszania, bo mamy interwar deterrence. Oczywiście. Tak, w czasie wojny też się odstrasza. Dokładnie, więc mamy... Odstraszanie jest z pojęciem szerokim i ono nie wiąże się, czy jakby nie dotyczy tylko i wyłącznie zapobieganiu pełnoskalowej inwazji, czy też właśnie działań, działań takich wojskowych, kinetycznych. I przyjmuje się, że mamy tak naprawdę dwie formy odstraszania, najczęściej spotykane. Pierwszą z nich jest deterrence by denial, czyli odstraszanie przez odmowę. Tak? Polega to na tym, że państwo, które odstrasza potencjalnego agresora, Odmawia mu poprzez tworzenie własnych zdolności, osiągnięcia zakładanych celów, tak. E, przykładem może być budowanie przez państwo odporności, w, czy poprzez bud budowę obrony totalnej, obrony cywilnej, obrony przeciwlotniczej, na przykład jeżeli chodzi o ten wątek, e, taki kinetyczny, sensu stricte wojskowy. E, czyli państwo, które chce odstraszyć, poprzez odmowę, buduje takie zdolności, które wpływają na kalkulację zysków potencjalnego przeciwnika. Podwyższa mu to koszty potencjalnej agresji. Tak? Przez co ma to wpłynąć na jego kalkulację, że państwo to, ten potencjalny agresor trzy razy się zastanowi zanim podejmie takie, takie działanie, a w efekcie ma to doprowadzić do tego, że w ogóle zaniecha jakichkolwiek działań, działań agresyjnych. Jeśli Marek, yy. mogę wejść w to nie chodzi tylko o koszty, tu Ta. chodzi też o ym, zmniejszenie prawdopodobieństwa, że on w ogóle osiągnie swoje cele. Oczywiście. I też taka ważna rzecz, no, bo mamy dynamiczną dyskusję, że jest to pewien element subiektywny. To znaczy najważniejsze jest nie nasze przekonanie, że Percepcja. skutecznie odstraszamy, tak. albo jakaś tabela sił i środków które mogą spowodować, że no na pewno on byłby głupi, i nieracjonalny, tak. gdyby to zrobił. Tylko dobrze znać kulturę strategiczną potencjalnego agresora, jego myśli, mentalność, cały bagaż kulturowo-strategiczny tak. i w jakiej sytuacji psychologicznej się też znajduje w kontekście różnych rzeczy międzynarodowych, nie wiem, pod presją I... ekonomiczną, sankcyjną i tak dalej, bo to on podejmuje decyzję i w jego głowie jest prawda i rzeczywistość, czy odstraszanie zadziałało. Właśnie, wybacz Marek, że jeszcze ci wejdę w nas... Szybko, słuchaj, tak naprawdę nigdy nie wiemy. Z perspektywy odstraszającego nigdy nie jest jasne, czy odstraszanie zadziałało, czy nie. Możemy zakładać, że to nasze działania były skuteczne, ale nie wiemy. Być może możemy zakładać, że odstraszanie sprawiło, że Władimir Putin nie zaatakował Polski, ale w gruncie rzeczy mógł nie chcieć zaatakać. Być może tak. odstraszanie zadziałało w Berlinie Zachodnim, być może Chruszczow nigdy nie tak. chciał atakować. To jest zawsze domniemanie eee, i, i, od... i mhm. dynamiczność jest taka w tym. Odstraszanie związane. jest zawsze. Przede wszystkim ćwiczeniem z psychologii, tak? I Mazar też zwraca na to uwagę w swoim opracowaniu, że percepcja jest wszystkim i. Kluczowe jest wpływanie na percepcję, czy próba wpływania na percepcję przeciwnika, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest próba zrozumienia jego motywacji, jego kultury strategicznej, to na co zwróciłeś uwagę i to jest, można powiedzieć, w, w centrum tego, tego zagadnienia. Już kończąc ten wątek dotyczący tego, jakie mamy rodzaje odstraszania... A, mhm. Przepraszam, no, no. jeszcze ci przerwę, bo tu, tu. Eee, tak myślą Amerykanie. Znaczy w amerykańskiej i w ogóle w anglosaskiej definicji odstraszania, ta, ten element gry psychologicznej właściwie jest istotą całego procesu. To się, to się wiąże z komunikacją, to się wiąże też z reputacją, bo y, oczywiście odstraszanie samo w sobie jest dynamiczne, ale podłożem jest pewna opinia na temat zdolności danego, danego kraju. Ale już Rosjanie, co też trzeba uwzględnić, wcale nie tak rozumieją odstraszanie. Oni nawet terminologicznie używają dwóch, dwóch definicji czy dwóch sformułowań, bo mówią o zdierżywaniu albo ustraszenie. Ale znacznie popularniejszy jest ten termin zdierżywanie, czyli raczej powstrzymywanie, Dima Adamski ostatnio opublikował książkę tę poświęconą, o której tu już mówiliśmy. I on tam zwraca uwagę słusznie, że w rosyjskim rozumieniu to odstraszanie jest znacznie bardziej związane z fizycznymi działaniami. Nie jest to tylko gra psychologiczna, ale to jest gra psychologiczna, która może być uzupełniona realnym użyciem siły. W tym sensie Rosjanie uważają, że, że, że odstraszanie jest znacznie bardziej wiarygodne i skuteczniejsze, jeżeli oni są w stanie przejść tę granicę między użyciem siły a jej, a jej, a jej nieużywaniem. Nie wiem, czy ta dystynkcja jest, mhm. jest czytelna, jest, ale ona jest dość, dość istotna, bo mamy tutaj e, d, 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 dwa spojrzenia. Ona jest też bardzo ważna z jeszcze jednego względu. Otóż e... Właśnie ta perspektywa amerykańska, która koncentruje się tak naprawdę na rozszerzonym odstraszaniu, które no, ten termin nie jest zarezerwowany tylko i wyłącznie do, do, do odstraszania nuklearnego, ale dotyczy odstraszania e, regionalnych przeciwników Stanów Zjednoczonych, którzy grożą sojusznikom Stanów, Stanów Zjednoczonych, tak? e, ze względu na to, że Stany Zjednoczone mają rozproszone interesy w całym świecie to stosują właśnie to rozszerzone odstraszanie, czyli mamy tutaj tą grę między, między sojusznikami Stanów Zjednoczonych a, a, samą, a samą Ameryką. I w tym sensie jest to bardzo kluczowe, to co powiedziałeś, to rozróżnienie, dlatego że ten element fizycznej obecności, zdolności, też woli Stanów Zjednoczonych do tego, żeby wypełnić te groźby, tak, które są elementem odstraszania, jest niezwykle kluczowy. I oczywiście tu wracamy do tych naszych dyskusji na temat asymetrii stawki i tego, co się dzieje, kiedy no właśnie już sprawa konfliktu stoi na porządku dziennym i na ile ta kwestia jest istotna dla Stanów Zjednoczonych, a na ile dla, dla sojusznika Stanów Zjednoczonych. Już kończąc ten wątek, najpierw mamy to, to odstraszanie poprzez odmowę. Ale częściej spotykaną formą jest odstraszanie przez karę, tak? To znaczy jest to odstraszanie, czyli deterrence by punishment, czyli budowanie przez państwo zdolności do tego, żeby ukarać potencjalnego agresora w momencie, kiedy on już zdecyduje się na atak, tak? Przede wszystkim w tym aspekcie, jakby państwo odstraszające skupia się na pozyskaniu zdolności do uderzania w na przykład wartościowe cele potencjalnego agresora, i w tym aspekcie mamy taką koncentrację na, na przede wszystkim na wątkach wojskowych, ale też nie tylko, bo w przypadku Stanów Zjednoczonych i tutaj przykład Ukrainy jest bardzo ważny. Elementem realizacji tej strategii odstraszania przez karanie jest grożenie sankcjami. I tu zawiodło odstraszanie. I tu zawiodło odstraszanie. Zresztą, można powiedzieć, takich klęsk amerykańskiego odstraszania w historii mieliśmy kilka. Mówimy tutaj o, o nieudanym odstraszaniu, na przykład, jeśli chodzi o agresję. Iraku na kuwejt, wcześniej jeśli chodzi o wojnę koreańską. Tu jest oczywiście szereg czynników, które jeszcze wpłynęły na to, czy wpływają na to, czy odstraszanie jest skuteczne, czy nie, to o tym pewnie porozmawiamy dzisiaj. Natomiast to podstawowe rozróżnienie, które też dla naszych widzów jest ważne, tak? czyli odstraszanie przez odmowę. Można powiedzieć, że to jest taki święty gral, tak? tych wszystkich, którzy chcą osiągnąć, czy dążą do skutecznego odstraszania, i odstraszanie przez karę. W rzeczywistości najczęściej mamy do czynienia z miksem tych dwóch rzeczy. Znaczy, nigdy nie jest tak, że państwo decyduje się na wyłącznie realizację strategii przez odmowę. Tam zawsze są elementy też karania, tak? czyli, czyli realizacji tej, tej drugiej strategii. I w rzeczywistości państwo no, gdzieś próbują się w tym spektrum w tym spektrum poruszać i czerpią z, z obu tych strategii. Ja bym jeszcze dodał, że jest jeszcze ta, ta kategoryzacja, którą zaproponował autor tego artykułu, o którym mówiłeś i ona ma duże znaczenie dla Polski. Odstraszanie ogólne, takie trwające w czasie, korelacja siły i środków, te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, ale też jest tak zwane natychmiastowe odstraszanie. To znaczy jest jakaś groźba, że coś się wydarzy, i Amerykanie robią surge, tak? przerzut jest szybko, na przykład wzmocnienie jakiejś obecności, to te bombowce przelecą, samoloty się pojawią. Bardzo często wobec Polski to robione jest. Czyli na przykład rozpoczęła się wojna na Ukrainie, i raptem pojawiły się tu eskadry amerykańskich samolotów, tu 82 wpadła, tu 101 się pojawiła, prawda? I, Patrioty. Y mhm. I immediate search. I tu oczywiście pojawia się dyskusja o centralnym porcie komunikacyjnym, tak swoją drogą, czyli możliwość przyjęcia nagłego w takiej sytuacji, żeby odstraszyć od wojny. tak? I to jest właśnie deterrence by denial. Centralny, by de port, znaczy, centralny to są port komunikacyjny. Narzędzie mogące umożliwić tak. realnie osiągnięcie denial. Tak, to znaczy, bo ja muszę. Zajmij muszę tylko jedno dwa wątki. zdanie. Tak, tak. Już, już właśnie chciałem Cię, Albert, zapytać, natomiast wrzucić chciałbym do, do dyskusji, żebyśmy się wypowiadali też w tym kontekście, skoro zrobiliśmy sobie te, te definicje. Gdyby pierwszego rzutu, żebyśmy próbowali się wypowiadać, w jakiej sytuacji odstraszenia jest państwo polskie w tej chwili, tak? i żebyśmy oceniali, zarówno pod kątem extended, rozszerzonego odstraszania, czy jest skuteczne, uważamy, czy jesteśmy w formie właśnie bypan odstraszania przez karę, czy odmowę, i jak oceniamy to. tak? Alberto. To może tak, zacznę od tego, że nikt nie akceptuje z wielkich potęg sytuacji, w której mogą być skutecznie odstraszone. Tak? To jest bardzo trudne zaakceptowania. Na przykład Stany nigdy nie zaakceptowały parytetu nuklearnego z Sowietami. tak? Nie, pomimo tego, że była to sytuacja stabilna, sytuacja wzajemnie zagwarantowanego zniszczenia, Stany w, zawsze je szukały. To jest, jest deterrence by punishment, denial, mówi się no. też o deterrence by damage limitation. To jest są przykłady przez przez na przykład. sposób ograniczenia, przy, przez ograniczenie szkód. Tak? Właśnie dlatego, że Stany nie akceptują sytuacji, w której ich ręce mogą być związane. Niezależnie od tego, czy związane, żeby coś zrobić, czy nie móc czegoś zrobić, to nie jest sytuacja akceptowalna dla dużych mo mocarstw. Natomiast są jeszcze dwa terminy, które chciałbym wrzucić. <coughs> Pierwszym jest wiarygodność, która przy odstraszaniu jest kluczowa, być może nie przy odstraszaniu prostym, to się nazywa basic deterrence, tak? Y czyli odstraszaniu wobec krzywdy, która może wydarzyć się nam. Tak? Mówiąc, czyli odstraszaniu państw przed zrobienia krzywdy temu państwu, który próbuje odstraszyć. Natomiast przy bardziej złożonych formach odstraszania, tak jak rozszerzone odstraszanie, wiarygodność staje się kluczowa. I, i musi być czymś, co jest badane każdego dnia i nadzorowane każdego dnia. Tak? Czyli mówimy o naszej sytuacji tak. konkretnie, gdzie patrona bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, tak. ich zdolności nuklearne i konwencjonalne do zapobieżenia dziwnym akcjom Rosji. W ogóle i to, to też, wszystko... To, to też może jeszcze jeden przykład a propos tej wiarygodności i też Ukrainy, która już się tutaj pojawiła. Pamiętamy to wypowiedź Bidena na temat small incursion, tak? czyli hmm. tego drobnego wtargnięcia tuż przed tak naprawdę rosyjską, rosyjską inwazją. Ten przykład też jest podawany bardzo często jako jeden z tych błędów komunikacyjnych, tak, jeśli chodzi o komunikację strategiczną ze strony Stanów Zjednoczonych, no, które właśnie podważyły tą amerykańską wiarygodność jako partnera tak Ukrainy, no bo nie traktatowego sojusznika, ale partnera, no, który gdzieś w, 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 pewnym, w pewnym stopniu, no, gwarantował to, to bezpieczeństwo Ukrainie. To niektórym dało no. asum do pomyślenia, że Amerykanie zrobili skalibrowane fiasko odstraszania. No między innymi bo, taką wypowiedzią. Ale bo, jeszcze są no, tylko, też. Dokończyłbym tylko jeszcze tak, te, Albert, Albert. Pamiętajmy też, że jest odstraszanie, czyli próba zniechęcenia kogoś od zrobienia czegoś. Ale jednocześnie, żeby odstraszanie działało, jego integralnym elementem drugą stroną tego medalu jest również element zapewnień, tak? Że nie zrobimy tego, tak? Pewne, pewne gwarancji, tam, tak? Pewnych gwarancji, które dajemy, tak? No bo to jest jeden sposób. Można tym manipulować, czyniąc je bardziej lub mniej niejasnymi, w zależności od tego, jaki efekt polityczny chce się osiągnąć, ale kiedy odstraszamy od czegoś, to musimy też dawać znać, od czego odstraszamy, od czego nie, tak? No podejrzewam, żebyś, inny... żebyś zobrazować słuchaczom, znaczy, jaki mamy przykład? Czy to jest na przykład to, że że odstraszając od y, pomocy Kubie w 1962 roku. Y Amerykanie przedstawili perspektywę wojny nuklearnej, gotowości, a jednocześnie dali kanałami bocznymi, że zrezygnują z rakiet w, w Turcji. Też, Więc jest to jest znaczy, pewna musi, nagroda. musi tak? być taka reassurance, tak. Jest tak, tak, reassurance, tak. tak. Musi, znaczy, in, no i wycofali te rakiety. Tak. Bo inaczej masz absolutnie maksymalistyczne cele, jeśli tylko odstraszasz. Tak? Tak. To, to, to musi być jakaś do przewidywalności pozytywnych gwarancji bezpieczeństwa i negatywnych gwarancji bezpieczeństwa. tak? tak to się Ale nazywa. tutaj pojawia się wątek dotyczący właśnie. Rozszerzonego odstraszania przez, przez, przez wielkie mocarstwo, które no właśnie gwarantuje coś swojemu sojusznikowi i ta niechęć do uwikłania się, tak? czyli często niechęć do tego, żeby te gwarancje były zbyt wiążące, tak? mm. bo one oczywiście są w interesie lokalnego, lokalnego sojusznika, ale odległe mocarstwo robi wszystko, żeby odwlec w czasie albo unikać takich twardych zobowiązań. I tu jest cały czas ta gra, no bo z jednej strony, właśnie te zobowiązania są kluczowe, żeby to odstraszanie było wiarygodne i wysyłało też komunikat wobec potencjalnego agresora, ale z drugiej strony, mocarstwo, które daje te gwarancje, no robi wszystko, żeby właśnie się nie dać uwikłać w regionalny konflikt. Tak. To... Oczywiście, wiesz, to znaczy, gdyby, gdyby odrzucić pewną warstwę ideologiczną i narracyjną, to jest jasne, najlepiej, bo gdyby wielkie mocarstwo mogło dostawać od od wszystko od wszystkich, nie ryzykując w ogóle z bezpieczeństwem swoim. Z kolei państwa, które są klientami bezpieczeństwa, chciałyby, żeby. Ich patron przychodzi im z pomocą zawsze nawet kiedy one realizują swoje własne interesy kosztem patrona, tak? To, to zawsze tak wygląda. To nie jest relacja rodzinna czy przyjacielska, tylko relacja biznesowa. To jest oczywiste, tylko że funkcjonujemy w pewnym w pewnym świecie w fikcji, no, tak? Ojczyźnie nie no, Tak. Ale, A je, jeszcze ostatnia to, rzecz, którą wspomnę, że, panowie, tylko, tylko... Zdanie powiem. Znaczy, to dlatego nie możemy czynić założenia, że intencją Amerykanów, bo trzeba to najpierw udowodnić. Było odstraszenie Putina i Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o atak na, na Ukrainę. Znaczy była pewna gra, nazwijmy to komunikacyjna po stronie amerykańskiej, która miała zbudować wrażenie, że takie odstraszenie Rosji jest celem Stanów Zjednoczonych, ale cały szereg działań, które należą normalnie do pewnego katalogu działań związanych z systemem odstraszania, na przykład wysłanie triple air forces chociażby na teren zagrożonego państwa, już to nie zostało podjęte przez Amerykanów, co zresztą dzisiaj jest krytykowane jako, jako błąd polityczny z kolei Rosja skutecznie, Bidena. Skutecznie, Bo Bidena. Między innymi dlatego, że Rosja skutecznie od, odstraszyła Stany Zjednoczone. I tu musimy zauważyć, że są dwie kwestie. Jedną jest odstraszanie i zasadniczo odstraszanie jest dość skuteczne. Łatwo jest, relatywnie Łatwo jest zrobić odstraszenie, wystarczy jest mieć jakieś środki i zademonstrować ogromną determinację. To pamiętajmy, jeśli ktoś miał w szkole takiego gościa, który był mały i wątły, ale był bardzo zdeterminowany, jak próbował mu się zabrać kanapkę, to gryzł. To w pewnym okazało się, że to jest trudne, mimo że gość sam nie był w sobie silny, tak? Jeśli ktoś, to dlatego na przykład państwa egzystencjalnie zagrożone, bardzo trudno jest odstraszyć, wymusić na nich coś. Więc odstraszanie, zasadniczo odstraszanie, jeśli stawka jest inna, tak? Jeśli nie dotyczy bezpośrednio nas, jest proste. Tym, co jest bardzo trudne, bo odstraszanie po prostu zniechęca od zrobienia czegoś. To jest na c, tak? Masz tego nie robić. To jest odstraszanie. Wymuszanie jest dużo trudniejsze, bo wymuszanie wymaga. compellence, tak, compellence, czyli w, wymuszanie na kimś podjęcie jakiegoś aktywnego działania. I to jest niezwykle trudne, tak? I to historycznie można były badania zresztą na to. Jest takie coś w sensie konflikt database, czy coś w ten zbierająca wszystkie konflikty zbrojne. I przeanalizowano z konflikty zbrojne pomiędzy państwami, z których co najmniej jedno miało broń jądrową. I o ile odstraszenie przeciwnika przez państwo posiadające broń jądrową było łatwe, o tyle wymuszenie na czymś, nawet przez państwo posiadające broń jądrową wobec państwa, które broni jądrowej nie posiadało, było niezwykle trudne i właściwie nigdy się nie udawało. I Ukraina jest tego przykładem. Odstraszyć USA od interwencji na Ukrainie było łatwe. Wymusić na Ukraińcach poddanie się okazało się jak na razie niemożliwe. No tak, ale to działa też w drugą stronę. Znaczy, jeżeli by założyć zgodnie z tym tokiem rozumowania, że odstraszanie jest pewną operacją relatywnie łatwiejszą niż przymuszenie, no to w tym sensie pojawia się zasadnicze pytanie, co do intencji Stanów Zjednoczonych przed wybuchem wojny na Ukrainie, bo Ameryka nie jest sojusznikiem Ukrainy i wówczas nie była. Ameryka broniła pewnego ładu międzynarodowego. Który premiował, premiował Stany Zjednoczone, a w związku z tym to argumenty użyte przez Bidena celem odstraszenia Putina no były relatywnie, relatywnie słabe. I w tym sensie możemy mówić o nie, nieskuteczności amerykańskiego odstraszania, a z kolei skuteczności rosyjskiego, jeżeli założymy, że rzeczywistą intencją Waszyngtonu było odstraszenie Rosji, co, co, co jednak wymaga pewnego do wodu. Do wodu. I tu mamy trzy, ale to jakby to nas zbliża do mówienia o tych trzech elementach, które decydują o tym, czy odstraszanie jest odstraszaniem skutecznym, które muszą być spełnione łącznie, a nie wyrywkowo, czy, 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 czy tu, tu nie ma możliwości wyboru. No to mamy potencjał wojskowy, mamy determinację i, i, i wolę użycia tej siły, którą dysponujemy i mamy wreszcie percepcję naszego Naszej determinacji generalnie naszego postępowania przez, przez drugą stronę. No, oni muszą uwierzyć, że my chcemy tego naszego realnego potencjału użyć. I w tym sensie te wypowiedzi Bidena o tym mniejszym wtargnięciu, też o tym, że nie będzie boots on the ground, czyli że Amerykanie nie zaangażują się bezpośrednio w wojnie. No raczej wskazywałoby na to, że intencją Waszyngtonu w tym konkretnym przypadku no nie było aż tak silne odstraszenie Federacji Rosyjskiej, tylko raczej zawężenie czy ubezpieczenie się na wypadek. Ryzyka eskalacji konfliktu. Albo wręcz. Czy horyzontalnego, czy wertykalnego. I to jest pewien stały element amerykańskiej polityki, jeśli chodzi o wojnę na, albo, na Ukrainie. Albo wręcz, zwłaszcza, że było to poparte późniejszymi też działaniami, to oczywiście teza kontrowersyjna w Polsce, albo wręcz doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby nastąpił kryzys bezpieczeństwa w Europie, co wymusił zdolność koalicyjną Stanów Zjednoczonych do wojny o bo Pozycja Amerykanów słabła przed wojną stanowczo, strukturalnie w, w Europie i w Eurazji, a w wyniku tej wojny znacząco się wzmocniła, bo uzmysłowiła Europie słabość w zakresie bezpieczeństwa i że jest, potrzebuje patrona. Nie, I zwrócił uwagę, że Macron, który miał wizję od Władysław do Lizbony, wskutek wojny. A, z, a teraz zasadniczo. jest jak gdyby Rosja wrogi i brawie wojska francuskie twierdzi, że wysyła. A Amerykanie osiągnęli swój cel. Oczywiście to jest początek długiej konfrontacji i w związku z tym, że są absolutnie, to oni mieli prymat i to oni nawet nas uczą. To znaczy, tymi... Słuchajcie, ten, ten, ten rodzaj konfliktów, które mamy teraz niestety, i to jeśli już mówimy o obrazoburcze rzeczy, to mówmy je, jest wynikiem overstretchu amerykańskiego i Wyjścia, rozciągnięcia. Wyjścia, rozciągnięcia. Tak, rozciągnięcia i próby pojawienia się w miejscach, Obsługi w których wszystkich... stawka bardzo ich nie premiuje, takich jak na przykład państwa bałtyckie również. Ale tylko, że z naszej perspektywy, dalej, bo tak. rozmawiamy z perspektywy Polski... No... To jest istotne, o czym mówisz, czyli Amerykanie nie mają zasobów, mają więcej zobowiązań, również i traktatowych w wymiarze globalnym, to zresztą dość otwarcie mówią amerykańscy strategowie już od lat, niżli zasobów, ażeby obsłużyć te różne kierunki, gdyby się okazało, że w tym samym czasie mamy do czynienia z wieloma polami konfliktu. Ale drugi element jest nie mniej istotny, nawet nie wiem czy nieważniejszy, bo w Polsce to jest w ogóle jakoś odrzucane mamy do czynienia z takim mechanizmem wyparcia. Otóż Amerykanie, znaczy odstraszanie w wydaniu amerykańskim to nie jest żadna substancjalna, stała, e, stały element ich projekcji siły. To jest element pewnej gry politycznej i skaluje się odstraszanie i komunikację strategiczną związaną odstrasza, z odstraszaniem właśnie po to, żeby zrealizować pewne cele polityczne i dotyczące Rosji, i dotyczące Europy, i dotyczące państw, które są wystawione na, na, na zagrożenie. A to już jest bardzo istotna różnica z punktu widzenia państwa tak położonego jak Polska. I, w kontekst, kontekst... Jest, i kontekst jest tutaj istotny, tak ponieważ to nie jest tak właśnie, tak jak tutaj... Wspomniałeś, że amerykańskie odstraszanie jest zawsze tak samo silne w, w każdym czasie. Ono właśnie zależy od kontekstu, od tego, w jakim, w jakim konkretnie momencie się znajduje amerykańska potęga. Czy mamy w tym momencie konflikt na, na Pacyfiku, czy nie, bo to będzie przecież wpływało na zdolności, na wolę. Już wpływa, już. Wpływa. Już wpływa tak naprawdę, tak? Zaangażowania Stanów Zjednoczonych w innych miejscach, w tym również tutaj w Europie. Hmm. Też, znaczy, okej, okay, jeśli podsumowując, konflikt na Ukrainie, sprawa wyglądała tak, że. Jego stawka była absolutnie egzystencjalna dla Ukrainy. Ale jednocześnie Rosja potrafiła konsekwentnie od wielu lat miała stabilną linię polityczną co roli Ukrainy w jej, znaczy ich percepcji zagrożeń. E, tego jak uważają, istotne jest, żeby Ukraina pozostała poza strukturami NATO, i że uważają to za egzystencjalne zagrożenie, i, i, była asymetria i stawki. Tak. Dla Stanów i to widać ta, dla Stanów ta wojna zawsze była wojną ograniczoną. Oczywiście. O ograniczonych celach politycznych. Które nie sprowadzały się, i to ja, ja tak uważam, celem Stanów nigdy nie było pokonanie Rosji, było uniemożliwienie jej osiągnięcia zwycięstwa, ale to są dwie inne rzeczy. W związku z czym. Zwycięstwa kosztem wpływów politycznych stanów zdążenia na kontynencie. Ten no przypadek jest ważny. Bo tu też trzeba powiedzieć o, o Ukrainie, no bo Ukraina jest dobrym przykładem nieskuteczności odstraszania. Znaczy Ukraina, która jeszcze w 22 roku. Redukowała swój budżet wojskowy, przepraszam, w 2021 roku, oczywiście, redukowała swój budżet wojskowy, bo Zełenski chciał budować drogi i przy użyciu tego wehikułu politycznego wygrać wybory. Nie komunikowała gotowości e, walki na śmierć i życie, e, no bo e, to też nie jest żadna tajemnica, jeszcze w przeddzień. Agresji rosyjskiej w czasie narady w administracji Zełęskiego. Większość, że tak powiem, opinii, może poza opinią Budanowa jedynego, wskazywała na to, że wojny nie będzie. No i reputacja, ten trzeci element, bo Rosjanie myśleli, co też na to jest tysiące dowodów, że, Ukraińs że Ukraińcy się załamią, że państwo nie wytrzyma tej presji i dość szybko uda się tę tak zwaną specjalną operację przeprowadzić. Więc z punktu widzenia siły odstraszania, Ukraina wysyłała najgorsze z możliwych sygnałów pod adresem Federacji Rosyjskiej, co moim zdaniem przyspieszyło agresję, a przynajmniej znacząco wpłynęło na decyzję Putina o jej rozpoczęciu. I drugi tu element ważny. Ukraina oczywiście nie, nie, nie jest częścią systemu sojuszniczego Stanów Zjednoczonych, ale to, jakie ona sygnały i jaką postawę prezentuje, jeśli chodzi o odstraszanie, było obserwowane i było analizowane przez, sta przez Stany Zjednoczone. W związku z tym należy domniemywać, iż ta po postawa administracji Bidena w okresie przed rozpoczęciem wojny była związana też w jakiejś mierze nie tylko z interesami amerykańskimi, bo to jest oczywiste, ale również z, sygnaliz z sygnalizowaną gotowością samej, samej, samej Ukrainy, która pozostawiała wiele do życzenia. Mamy tutaj pewien system naczyń połączonych i to też warto o tym mówić, bo u nas, tak ja to odczytuję, w Polsce jest często takie myślenie, że sojusznicy nam, Pomogą i korzystnie wpłyną na system odstraszania, to to jest złudzenie i nieprawda. Porozmawiajmy o tym, właśnie, porozmawiajmy o Polsce, bo z tego wyjdzie też cała, cały gmach teorii odstraszania na konkretnym przykładzie gmachu naszego państwa. Jakie jest, jak oceniacie, ja zacznę może, jak oceniacie status. Tego tematu odstraszania. Jarosław Kaczyński mówił o tym, prawda, gdy jeszcze byli przy władzy poprzednicy, że celem modernizacji, transformacji wojska polskiego jest odstraszanie w oparciu o sojusze, ale też liczenie na własne siły. Tak? Jest kwestia oczywiście, że nowi władcy polscy też o tym mówią. I ja wrzucę taki temat, że w ostatnich debatach opowiadam o tym, że mało mnie interesują te deklaracje również Amerykanów. No nawet zresztą autor tego tekstu z randu, którym, który cytowałeś, pamiętam ten tekst, że zresztą to jest oczywiste, trudno ocenić zaangażowanie w celu odstraszania. Nie ma złotego środka obiektywnego, ale najbardziej. Przybliżonym do zobiektywizowania jest to, że na drodze fizycznie, na drodze do osiągnięcia celów, tego kogo się powstrzymuje, są ci żołnierze i zdolności realne, które trzeba przejść, tu tak? Stąd to, co forsujemy w Strategy Future, że nie podoba nam się obecność amerykańska w Polsce i w państwach bałtyckich, bo ona nie jest wystarczająca, żeby zapobiec. Jakiemuś myśleniu w Rosji, że mm, wiecie, rozumiecie, może nie będzie tej solidarności, bo oni nie muszą umierać od pierwszej minuty, zwłaszcza w jakiejś ograniczonej akcji hybrydowej, która zmieni architekturę, ale jednakowoż nie będzie, tak naprawdę z Amerykanami wydilujemy, bo pamiętajcie, mamy Waszyngton za Moskwę, mamy wymianę nuklearną w poziomie strategicznym, więc ta sytuacja jest trochę wyizolowana. Innymi słowy, nie podoba się Jackowi Bartosiokowi. Obecność amerykańska w Polsce nie gwarantuje, moim zdaniem, odstraszania, gdybym był Rosjaninem i myślał o tym. I to jest wystarczający powód do tego, żeby nasi politycy, moim zdaniem, podnosili amerykańskim przyjaciołom to, że jesteśmy niezadowoleni. No z tego. Tylko, że nie, tylko, że problem polega w moim odczuciu na tym, że nasi politycy, nawet zakładam, że mają chęć podnosić e, tego rodzaju kwestie w spotkaniach z amerykańskimi sojusznikami, tylko na retoryce się kończy. To znaczy, oni apelują do Amerykanów, a żeby ci, ci byli uprzejmi wysłać tutaj więcej wojska. A to się robi zupełnie inaczej. To się. Ja powiem tak, gdybyśmy my mieli powiedzmy 13 dywizji ukompletowanych i wyposażonych, to jestem więcej niż przekonany, że Amerykanie by przysłali znacznie więcej wojska, bo po pierwsze, my byśmy wytyczyli drogę. Po drugie, oni by uznali, że możemy stać się czynnikiem, który trudno będzie kontrolować. skalować. Gdybyśmy umieli zdolność eskalacji własnej, tak, to tak, sami tak, by ale się Ale Do zapewni. tego trzeba mieć zdolności wojskowe. Sami I, by się I taki jest kierunek działań. To znaczy, trzeba rozbudować własne siły, a potem, a w związku... A po tym, jak to zrobimy, to ani się obejrzymy, jak Amerykanie nam powiedzą, że chcieliby tak, tutaj być tak. bardziej obecni no wojskowo. Dlatego wiesz, dwa wątki, które chcę powiedzieć. Jeden jest empiryczny, a drugi, no właśnie postulatywny. Może od postulatywnego. Rzeczywiście, gdybyśmy mieli wojsko z aktywną obroną, możliwości rażenia na własnych zasadach. Wobec wojsk Federacji Rosyjskiej i w ogóle jakichś systemów kluczowych w Federacji Rosyjskiej, to Amerykanie w celu ukończenia eskalacji mogliby sami postarać się tu być. To jest, to jest moim zdaniem jakaś tam odpowiedź. I zdradzali jeszcze poprzez. Wolę, tak, Wzolność, tak, wolę poprzez dokumenty systemu. strategiczne, tam, poprzez tam. konkretne deklaracje, na przykład wobec Kaliningradu i poprzez również politykę w plus, regionie, tak? politykę w regionie, ale również gdybyśmy zaczęli tak zwany, z Albertem, o tym rozmawialiśmy wczoraj, insurance hedging w strategii nuklearnej, to znaczy mieli cywilną atomistykę atomową to tu, to, to tam, tu reaktor, tam badania, tu instytut i tak dalej. I nie jesteśmy na drodze do broni nuklearnej, sygnalizujemy, ale gromadzimy wiedzę i mamy możliwości. Tak robi Japonia do tej pory, tak robiła Refence. Możemy poskładać te kłoski, bo kiedyś pierwszego. możemy, nie od razu, nie jesteśmy, to widać, że nie jesteśmy na drodze do tego, ale możemy jakby coś. I wtedy wymuszamy na Amerykanach większe zaangażowanie. Czyli musielibyśmy od razu uruchomić hedging i naszym zdaniem z Albertem, być może dlatego Tusk i Duda zostali, można powiedzieć, za zawezwani do Białego Domu, bo gdy minister Sikorski zaczął mówić, że będziemy jedli trawę, a nie staniemy się kolonią, kolonią rosyjską, to cyt, do, do, użył tych samych słów, które mu, mówił premier Pakistanu w latach 60-tych Amerykanom i Amerykanom, no, Amerykanie próbowali to zablokować. Dokładnie mówiąc o broni atomowej. Więc gdyby tutaj poziom obrony atomowej jest istotny. To jest postulatywne, co mówię. Natomiast empirycznie ja byłem świadkiem w jednym z kluczowych instytutów publicznych w roku 17 albo 18 w obliczu ambas ambasador Mosbacherowej i byli polscy analitycy zajmujący się też strategią nuklearną. Byłem tam ja zaproszony, gdy jeszcze to było, prawda, że nie byłem jeszcze w systemu i był też twórca, był twórca w Pentagonie Pomysłu obecności w państwach bałtyckich takich jak on taki ma holendersko brzmiące nazwisko teraz nie ja. potrę. Nie, nie Antol, taki długi, taki brzmiący holenderski, później sobie może przypomnę. I on był osobiście odpowiedzialny za to, jak skonstruowali po szczycie, prawda, wali i w, i w Warszawie tą obecność natowską. I ja wprost powiedziałem. Ja wprost powiedziałem, że absolutnie to nie obsługuję, bo to nie odstraszaj państw polskie będzie musiało pchać w pierwszych minutach, gdy was tam nie ma i tak dalej. Była totalna awantura. I najbardziej byli zaawanturowani wobec mnie przede wszystkim nasi, nasi myśliciele, którzy byli przerażeni tym. Mogę to teraz jasno powiedzieć. To było w obliczu masador na zamkniętym posiedzeniu. I później na przerwie kawowej dwóch z strategów amerykańskich konserwatywnych przyznało mi rację. Powiedziało, no tak, ale oni wiedzieli intelektualnie, że mamy rację, natomiast nie są przyzwyczajeni do tego, że. że Polacy będą mi takie rzeczy że ktoś w ten sposób mówi, bo wymusza są... na nich, że nie po, tano, po mają, tylko wchodzą w ryzyko większe. Jeżeli oni mogą to dostać bez ryzyka i system nasz, myślenia, establishment strategiczno-polityczny, nie stawia nawet im intelektualnie takich wyzwań, to oni nawet nie raportują tam sobie w głowach i do siebie po systemie, że my w ogóle myślimy w takich kategoriach. Tak? To są dwa wątki, które chcę, które chcę poruszyć. Znaczy, Przykładając to, co na samym początku mówiłem, tak wprowadzając takie ramy teoretyczne, to przykładając te ramy teore teoretyczne do Polski. My w tej chwili tak, poprzez zakupy uzbrojenia, tworzenie zdolności tak do uderzeń na dalekie odległości, no, skupiamy się bardzo mocno, tak, czy chcemy realizować tą strategię odstraszania poprzez karanie. Tak. Natomiast, tak jak też wskazałem, odstraszanie zawsze jest miksem: tak, tego odmowy i karania. W przypadku zdolności odmowy. To w tym aspekcie Polska zdecydowanie ma najwięcej do, do nadrobienia, bo to są wszystkie te kwestie, które obejmują właśnie odporność państwa, tak? przemysłu, obrony cywilnej, której nie ma. To dopiero teraz się zaczyna o niej mówić, dwa lata po tym, jak została de facto wprowadzona ustawa o obronie ojczyzny, która skasowała podstawę prawną do funkcjonowania obrony cywilnej. To jest kwestia schronów, to jest kwestia szeregu kwestii poza militarnych również które wpływają na to że państwo faktycznie ma zdolności hipotetycznie do tego żeby utrzymać się w konflikcie nawet z potężniejszym tak. e agresorem. I, I muszę jedno jeszcze zdanie powiedzieć, bo to coś jak Amerykanie nie dając moim zdaniem zdolnościowo wystarczającego odstraszania, żeby nas uspokoić, jednocześnie zmuszają nas, ja bym to nazwał poprzez reverse compellence, tak, do sytuacji, gdy wybuchłaby wojna o państwo bałtyckie to nie dając własnych zdolności na tyle, ile powinni do zapobieżenia wojny, tak naprawdę poprzez reverse compliance są w stanie nas wepchnąć do tej wojny. Wiedząc, Czyli że jest jak gdyby to jest my... podwójny lub, <grym> bo my będziemy artykuł 5, bo my będziemy chcieli, że jak my będziemy solidarni z państwami białtyckimi, to i Amerykanie dojadą bo oni, do tego bo oni myślą, że to jest bardziej my w naszym interesie, tak, bo my to bardziej czujemy. I to czujemy mówią i... nawet I... najbardziej przyjaźni. Grygiel, i tak dalej opowiadają nawet, że musimy pokazać własne zdolności, wejść do wojny i tak dalej. Tylko układ polityczno-geostrategiczny wschodniej flanki, wschodniego frontu NATO z państwami bałtyckimi, gdy tam nie ma pod granicą Amerykanów na stałe, powoduje, że my nie tylko my nie dostajemy że jest wojna wybucha, ale jeszcze pchamy się w temat za nich i możemy być politycznie przymuszani. Poprzez właśnie takie strukturalne ustawienie tej sytuacji, odsłaniając Warszawę, czyniąc się jeszcze bardziej zależnym od Amerykanów, tak naprawdę w kolejnych dniach wojny, tracąc całkowicie kontrolę nad eskalacją konfliktu, bo może być taka sytuacja, że Amerykanie chcą zniszczyć architekturę, bez... Rosjanie chcą zniszczyć architekturę bezpieczeństwa, zaatakują państwa brytyjskie, dadzą nam jednocześnie sygnał, was nie ruszamy, tylko nic nie róbcie. I wtedy Amerykanie muszą coś zrobić, ale Amerykanie nacisną nas, żebyśmy zrobili. Rozumiecie? To jak gdyby jest, pojawia uh -huh. się przestrzeń dla nas, na, dla nas, do ruchu. Ale u nas nawet te, taka prosta informacja, która przecież nie wymaga potwierdzenia, bo, bo to jest wiadomo, została wyparta. Amerykanie w zeszłym roku podpisali z Finlandią. Umowę przewidującą wykorzystanie przez siły amerykańskie, w tym i lotnictwo, 15 baz na terenie, na, terenie, na terenie Finlandii. Czyli jakby skala tego ewentualnego zaangażowania, i to bardzo szybko przeprowadzone zostało, jest nieporównywalne. Więc to też pokazuje, że nie ma żadnej substancjalnej jedno, jednorodnej polityki amerykańskiej, która by um, wskazywała na tego rodzaju architekturę bezpieczeństwa, tylko oni po prostu są elastyczni. To jest, to jest, realizują, to jest właśnie... realizują to, co, co mogą tu... i mhm. tak jak powiedziałeś, no są po który... taniości um, to jest... zbudować swoją znacie sytuację. znacie piosenkę Kazika, a nad nią bierze, a nad nią lata motylek, tak? A przed nią, jak ten gość nie był w stanie uwierzyć? Tak, tak, tak. Za to jest mną. dokładnie to samo, tak? To po raz kolejny to jest relacja ściśle handlowa pomiędzy Namiastami Zjednoczonymi i każdym innym Ukrainą, Rosją, Niemcami też warto z Koreą też, Północną też w warto zwrócić tym... tylko jeszcze jeden wątek, bo, bo wcześniej wspomniałem o tych dwóch kwestiach, które, które chcę poruszyć. Wiele się mówi od, od dwóch szczytów NATO, tak? Znaczy od szczytu w Madrycie, kiedy mamy nową koncepcję. Koncepcję strategiczną i ostatni szczyt w Wilnie, tak? że zmienia się amerykańskie czy w ogóle natowskie obecność na wschodniej flance, tak? że się już odchodzi od tych tripwire forces na rzecz no właśnie. Nie ma tripwire od, forces. Od, 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 odstraszania, odstraszania przez, przez, przez odmowę. Bo problem polega na tym, że ten model, który ma być aplikowany, tak, czyli ten model publicystycznie go się nazywa modelem niemieckim, który polega na tym, że mają być brygady w państwach wschodniej franki NATO i w państwach bałtyckich, ale te brygady na co dzień stacjonują w państwach, z których pochodzą, i w razie kryzysu mają zostać przerzucone, a do tego czasu na miejscu są jakieś tylko elementy dowódcze, magazyny i tak Bo łatwiej, Amerykanie mają łatwiej. Dlaczego tak mogą robić i tak sterować? tym? Dlatego, że wiedzą na przykład, że. Polacy nigdy nie zrobią wagoningu z Rosją. I oczywiście tak jest, rzeczywiście ani społeczeństwo tego nie chce i wielka strategia państwa polskiego wymaga, żebyśmy tego nie robili, ale dlatego łatwiej dostają niż od tym pewnego dnia. jeśli już mówimy o wielkiej strategii, nie robią wagoningu, to wymagałoby to, żeby nie robić z nikim bandu wagoningu, a na pewno nie z żadnym z sąsiadów, tak? bo inaczej to jest tylko wybór ośrodka, wobec którego jesteśmy zależni. Natomiast to jest, to też jest pewne dzieło sztuki, że w ogóle mówi się, że odchodzimy od Tripwire. To no jest taka Właśnie narracja, foken, Nie a tripwire. Here. Bo, o czym tu a, mówisz? Tripwire, it. bo chodzi o czym jest tripwire. Na Sekunda. Narracja. Tripwire jest tym, że masz linkę rozpiętą, idziesz, 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 potykasz się o nią, tak? To jest tripwire. Tylko, że ta linka do potykania się tylko ma sens, jeśli jest w miejscu, przez które możesz przejść i się o nią potknąć. Jeśli ta linka jest ustawiona w miejscu, przez które nikt nie przechodzi, to to nie jest tripwire, tylko fikcja. A ponieważ wojska na to nie były rozstawione i nie są dalej ani w państwach bałtyckich, przeważam większość, ani w Polsce tripwire. rozstawione w miejscach, mhm. przez które będą wjeżdżali Rosjanie, to to nie jest żadne tripwire. Tylko to jest brednia. Do, druga, drugi, dr tak, to, jest, to jest druga rzecz, aczkolwiek no, ja uczestniczyłem... są też za słabe te siły. No, nie ma tych brygad, ale nawet gdyby one były jakimś cudownym zrządzeniem okoli jest jeszcze, okoliczności... Jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. To Rosjanie planują i budują na przykład na granicy ze Estonią siły pół... Dwóch tak, jeszcze był. wytłumaczę po co jest Tripwire. Po co była w Berlinie Zachodnim? W Berlinie Zachodnim był Berlin Zachodni z punktu widzenia militarnego był absolutnie dobro, do nie był 160 km od granicy wewnątrz niemieckiej, tak? Nie było szans się w nim utrzymać i Kennedy był wściekły, Kennan byli wściekli, że muszą tam być. A jednak stacjonowali tam Amerykańscy żołnierze. W sposób oczywisty, nie w takiej ilości, bo musiało być ich 100 milionów, tak, Czy ile tam? Nie, 200 tysięcy, nie wiem, żeby zatrzymać Sowietów. Nie byli w stanie no, tego zrobić. Mieli Oni tam byli, zginąć. To była prawdziwa Tripwire. To była ta linka, która jest. Roz... Rozciągnięta we właściwym miejscu, gdzie można się nią potknąć, a nie ją obejść i o, ominąć. Po co tam byli? Byli tam po to, żeby wyrównywać stawkę ryzyka pomiędzy Niemcami Zachodnimi a Stanami Zjednoczonymi, tak? Albo oni mieli umrzeć. I on ich, ich rolą w ramach gmachu Extended Deterrence było szybko zginąć, w sposób, którego nie da się ukryć specjalnie przed opinią publiczną w USA, co i tak nie wyrównuje do końca I stawki dlatego, ryzyka, am, ale zmniejsza. Ale jest traktowane jako większa gwarancja niż papierowe traktaty wejścia do tak. wojny. I to jest I dlaczego w państwach tak. bałtyckich, dlatego nie ma Amerykanów? A są Jakiś... w ramach wielonarodowych tak. grup państwa pozostałe, żeby dawać większą gwarancję, ale z punktu widzenia Ameryki, że artykuł 5 zostanie uaktywowany, bo artykuł 5 oczywiście nie tylko wymaga. Konsensusu, ale też reakcja na uruchomienie artykułu jest reakcją indywidualną każdego państwa. Ale Amerykanie dalej zachowują manewr polityczny. Amerykanie nie, ale zachowują manewr, bo Nazywa... oni jakby kontrolują tak. Tak, tak, swój tak, tak, tryb podejmowania tak, tak, tak. decyzji, a mają obawy, czy dajmy na to Kanadyjczycy tak, tak. na Łotwie, tak, czy tam tak, tak, Niemcy tak. na Litwie a, będą ale, chcieli aktywować naz... artykuł 5 w razie. Ale dumni Amerykanie ich, 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 nazwali to Tripwire i formalnie gadali o tym ciągle Tripwire. Niestety. Nasi internazowani i akurat to było powszechnie stosowane, więc będą zobaczyć komentarze pod naszym filmem. Jak to przecież jest Tripwire. I znajdą tysiące dokumentów na ten temat, że obecność państwa bałtyckich jest dziecko. Ale I, i, internalizowanie takich właśnie manipulacji. To jest ten manipulacji. poziom, bo ten normalny poziom, i to też niestety naszego komentariatu. I to też była awantura jest taki, że na to jest silne jak nigdy. Obecność wojskowa w ramach wysuniętej obecności w państwach bałtyckich jest właśnie potwierdzeniem, że artykuł 5 na 100% zostanie uruchomiony. W tym sensie... No może bo... zostać uruchomiony, ale to może zostać uruchomiony przy pomocy humanitarnej Ale na przykład, czym innym listów. jest na 100% i o charakterze wojskowym, a czym innym tak. jest poparcie werbalne? Wiesz, tak? W ogóle powiedzenie, że jakikolwiek traktat obronny zostanie aktywowany na 100% jest dyskwalifikujące tak, z dyskusji. To jak można tak Ale my jak tu siedzimy, ma... chyba nie mamy co do tego natomiast jak się wsłuchać w ton komentariatu polskiego, no to ciągle słyszymy, to jest najsilniejsze w historii. I warto, I warto tę sytuację porównać do tego, co w tej, w tej chwili dzieje się na Tajwanie. Otóż przez parę ostatnich dni, tak, media, które koncentrują się na tym regionie świata, informują, co zostało zresztą już potwierdzone przez władze tajwańskie, że na Tajwanie, i to nie byle gdzie, ale na, wyspa, na wyspie Kinmen, która jest położona bodaj 10 kilometrów tak, od, um, od Chin kontynentalnych i na Wyspach Pengu, które również są blisko Chin kontynentalnych, mają stacjonować uwaga, nie rotacyjnie jak od 2021 roku, ale na stałe. Amerykańscy żołnierze sił specjalnych, którzy mają tam, z dronami, tak, mają szkolić um, tajwańskie siły zbrojne. Ich obecność w tych konkretnych lokalizacjach to jest właśnie bardzo dobry przykład, który, poka który pokazuje, jaka jest różnica w amerykańskim Asymetrii zaangażowaniu stawki. tak, między y, amerykańskim zaangażowaniem w kwestię Tajwanu, a właśnie który nie jest, tak, traktatowym sojusznikiem. Znaczy, tak. Stany Zjednoczone nie są poprzez Taiwan Relation Act zobowiązane do tego, żeby przyjść za pomocą własnych żołnierzy na pomoc Tajwanowi w wypadku inwazji. Są zobowiązane do tego, żeby, udziel, żeby udzielić Tajwanowi wsparcia poprzez środki do tego, do samoobrony, tak? tak? A to jest też różnica. A mimo to, ze względu na to, że to właśnie Chiny są realnym zagrożeniem, są na ścieżce do tego, żeby być regionalnym hegemonem, a Rosja mimo wszystko nie jest na ścieżce do tego, żeby zostać regionalnym hegemonem w Europie, no to tam amerykańskie zaangażowanie i ich postawa po prostu jest inna niż tutaj w Europie, mimo tego, że to tu mamy konflikt. Kinetyczne na Ukrainie. Ale też zawsze i to jest po raz kolejny. To trudno się dziwić i trudno oczekiwać, kiedykolwiek, że będzie inaczej, zostawiają sobie manewr polityczny, mimo wszystko, bo tych żołnierzy jest tam kilku, więc nawet nie będą, tak, bo zawsze można ich wycofać, zawsze mogą się cicho, ale to jest pewne, to jest na pewno wyraz determinacji. W każdym razie najważniejsze. W, w, w tym Paj wszystkim najważniejsze no, jest to. do W tym element, wszystkim największe jest to, że każdego dnia, w każdej relacji sojuszniczej, która jest reakcją stricte biznesową, każdego dnia, każdej minuty. Należy uważnie, z pełną atencją, przyglądać się temu, na ile wiarygodny jest nasz sojusznik. Co jest gotowy robić, czego nie jest gotowy robić, jaką, jakie ryzyko jest w stanie wziąć na siebie. My, po raz kolejny, wydaje mi się, że to jest absolutna klęska i jeden, jeden z największych problemów intelektualnych naszej klasy eksperckiej, że tak powiem. Że... Oni głęboko internalizowali logikę amerykańską, myślenie amerykańskie o świecie, tylko nie zdają sobie sprawy, że pewien gmach norm, o których się mówi jako o wartościach, absolutach samych w sobie, tak naprawdę służy obsłudze interesów Stanów Zjednoczonych, które nie mają nic wspólnego z wartościami. Więc ci ludzie w gruncie rzeczy działają na rzecz Stanów Zjednoczonych, działając na szkodę Polski równolegle. Ale tu jest jeszcze, Albert, jeśli mogę, inny element. Mianowicie ja uważam, że to jest takie zinternalizowane poczucie słabości. To znaczy ten przykład Finlandii jest wymowny. Ja będę się do niego odwoływał. Postawa stanów zjednoczonych jest postawą zupełnie inną w sytuacji, kiedy ma do czynienia z samodzielnym i dysponującym realnym potencjałem, ale też i własną kulturą strategiczną, własnym systemem odpornościowym państwa, odpowiednią mobilizacją. I odpowiednimi nastrojami na rzecz obrony suwerenności, niż w sytuacji, kiedy nie ma do czynienia z tego rodzaju silnym podmiotem. I niestety wyciągnąć można z tego w gruncie rzeczy dość banalny wniosek. To znaczy, jeżeli nie będziemy w stanie uzyskać tych wszystkich zdolności, nawet w porównywalny sposób, na porównywalnym poziomie jak ma Finlandia. To Amerykanie nie zmienią swojej polityki. I w tym sensie, ci, którzy koncentrują się na tym, no, jeżeli Polacy będą bardzo ładnie prosić, to może nas Amerykanie e, obronią, nie tylko popełniają błąd intelektualny, złej oceny sytuacji i niezrozumienia mechanizmu amerykańskiej polityki, ale również traktują jako rzecz nieprzezwyciężalną. Nie, tą polską słabość. I blokują, i blokują nawet dyskusję tak. o strategii nuklearnej, tak. nawet przez insurance hedging, czyli, bo nie wolno i nie rozumiejąc, że to nie jest droga do pozyskania broni atomowej, tylko stworzenie podstaw do tak. myślenia, że Amerykanie muszą się bardziej zaangażować, tak. bo my możemy tak. hedżować, tak jak mówił ja... minister Sikorski. E, Miałam ruszyć po to ostatecznie. Tak I to jest strasznie słabe, mm. bo wtedy nie dostajemy tego odstraszania, de facto, o tak. które zabiegamy. Czyli tak. sami sobie strzelamy w stopę. Postawmy sobie pytanie, bo przecież nie będziemy mogli rozmawiać tu 100 godzin. A bym chciał, żebyśmy, co zrobić panowie, jak gdyby? panie premierze, co robić? Bo, bo jak ukształtować zarówno w optymalnym sensie Amerykanów, jak wpłynąć na nich. Powiedzieliśmy zdolności, ale konkretnie, pamiętam Warmiń Nowego Wzoru, Albert proponowałeś, że jeżeli mamy mieć konwencjonalne, to musimy mieć takie wojsko, które może eskalować wobec Rosji. tak? Czy które obsesy... może udzielić relatywnie symetrycznej odpowiedzi na pierwsze uderzenie jądrowe. Na Rosją. przykład przy jądrowym, ale generalnie, że moim zdaniem zdolność do własnej kontroli eskalacji w regionie i eskalowania konfliktu hybrydowego, Lisowczycy, całe to instrumentarium wojny generacji, czy w ogóle aktywnego obrania, tak jak Turcja, Wymusiłoby na Amerykanów po to, żeby właśnie wojny nie było. Dostosowanie, który, dostosowanie, dostosowanie... systemu prawnego podejmowania decyzji. Sytuację z kolejną rosyjską rakietą, która wchodzi w polską przestrzeń powietrzną, nawet na te 40 sekund. I kwestia całego podejmowania decyzji, plus to, co zresztą ostatnio zostało ujawnione a propos tego, w jaki sposób właściwie nie funkcjonował przebieg informacji między Monem a. Dowództwem operacyjnym, dowództwem sztabem generalnym, jeśli chodzi o tą słynną rakietę, która się znalazła pod Bydgoszczą, pokazują właśnie, że w tym obszarze pętli decyzyjnej powinny zapadać w tej chwili decyzje, które no, będą ten system w stanie w ogóle postawić do, do normalnego funkcjonowania. No bo w tej chwili trudno mówić o tym, że ten system, że ten system po prostu dobrze działa. Tak? To jest szereg innych kwestii, które dotyczą właśnie tego obszaru. Strategy of Denial, to jest Centralny Port Komunikacyjny, to jest kwestia ta obrony cywilnej, o której już mówiłem, schronów, mnóstwa rzeczy na, na różnych poziomach, również tych niemilitarnych. Być które, może nawet powszechnego poboru, który jest... Dyskusji przynajmniej na ten temat. Który wpływa znacząco na percepcję Rosji. Albo służby narodowej, no tak. tak? Czyli takiego modelu, który być może no, nie koncentruje się na tym, że każdy obywatel ma obowiązkową, musi odbyć obowiązkową służbę. Być może to jakiś model szwedzki, gdzie wszyscy są zobowiązani, ale tylko na przykład tam 5% z tej kohorty która jest brana pod uwagę, służy, bo armia sobie wybiera tych, których, tak. których chce. To wszystko powinno być elementem dzisiaj dyskusji, w, również w parlamencie, tak? przez polityków, a właściwie przede wszystkim no, którzy będą na ten temat bo powiedzmy, dyskutować. Bo brak tego rozumowania w tym myśleniu zwiększa prawdopodobieństwo wojny wobec Oczywiście. Polski. A nie zmniejsza. Przeciwnie niż niektórzy komentujący nasze rozmowy. Bo... No na razie manifestujemy własną słabość. Tak. Ten A jednocześnie incydent... werbalne, werbalne pyszczenie prawda, no. Rosjanom i tak dalej. Tak. Ale to gołym okiem widać, że to jest werbalne, co, 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 co oznacza, że niektórzy politycy już przekroczyli granicę śmieszności. Eee, no ale ten incydent z rakietą jest w tym wypadku symptomatyczny. Bo na wszystkich tych trzech polach skuteczności i wiarygodności odstraszania zawiedliśmy. Nie pokazaliśmy zdolności do zestrzelenia tego środka napadu powietrznego. Nie pokazaliśmy woli politycznej i sprawności podjęcia decyzji o uruchomieniu tego rodzaju zdolności. Tu nawet nie chodzi o 30 sekund, bo zakładam, że namierzyliśmy te tortury. Tej, tej rakiety znacznie wcześniej. No to no ale tak wygląda współczesna wojna. To nie są długie godziny zastanawiania tak. się i nerwowego dzwonienia, tylko trzeba mieć te procedury prze, przećwiczone i muszą być delegowane na odpowiednie szczeble to odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. No i trzeci element. Tylko umocniliśmy, moim zdaniem, naszą fatalną reputację w oczach Rosjan, że jesteśmy w gruncie rzeczy właśnie takim papierowym tygrysem, który dużo mówi. O Arabią Saudyjską, Europy Tak, a nie ma realnych, realnych zdolności. Więc je, gdyby tylko mówić o tym ostatnim incydencie, no to je, jak najgorsze wystawiliśmy sobie świadectwo. Jeszcze na domiar wszystkiego je, zaryzykowaliśmy je, je, niekorzystny obrót, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, no bo jak to należy rozumieć, wlatuje uzbrojona rakieta, my nie chcemy jej zestrzelić, bo się obawiamy, że spadną że resztki. A... No, obawiamy się, bo nie mamy systemu odporności, bo ludzie nie wiedzą, jak się zachować. Nie mamy schronów, nie mamy Syren, nie mamy systemu alarmowania. Tak to wszystko powinno być uruchomione. Nie chcemy przestraszyć wreszcie naszych obywateli, no bo to źle odbi od odbija się na, to na, to straszne... na dwa tygodnie przed wyborami na... Tym, że nasza rakieta nie, trafić, na, Nie, ale to źle się odbija na nastroje przed biorąc. wyborami, tak? No, e, e, raptem byśmy zaczęli pytać mieszkańcy Warszawy, może by zaczęli pytać pana prezydenta, co zrobił przez ostatnie 8 lat swoich rządów, żeby zbudować większą liczbę schronów, bo chyba nic nie zrobił w tym zakresie i nie tylko w tym, ale to nie o to chodzi. E, e, znaczy nie po to chodzi... się do polskiej polityki, żeby takie decyzje podejmować. To nie... no tak, ale <grym> mówimy o skuteczności <grym> odstraszania, więc no to... na wszystkich polach wiarygodności odstraszania. Ten incydent z rakietą pokazał, że po prostu dno. Tak. Tak, jak, jak a jeszcze na dodatek przepuściliśmy uzbrojoną rakietę. My się obawialiśmy szczątków, które coś mogą zrobić. No a to w takim razie niech ona atakuje cele znaczy, na Ukrainie. No, tak. A chcemy mieć z nimi sojusz. To, to ja na miejscu Ukraińców bym się zastanowił, czy chciałbym mieć takiego sojusznika. Znaczy, no ja, znaczy, to, to bym się przejmował najmniej. tak? Znaczy, ja jestem gotowy, to, musimy być gotowi przyjmować ofiary jakieś. tak? Ale to, you know. Natomiast yy, Przed ja sądzę też... Ja, cię. No, to też prawda. Ja sądzę też, że sama, nawet gdyby po Polscy politycy nie byli sformatowani tak, żeby podejmowanie takich decyzji, absolutnie ich przewyższała, przewyższa, to musieliby też zastanawiać się, jak zareagują nasi sojusznicy, od których są całkowicie zależni. Tak? I w ogóle i tu powstaje, bo jeśli mówiłeś o znaczy, odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że na koniec dnia nad tym wszystkim króluje stawka i zaangażowanie. W związku z czym. Ja bym obstawiał, że nie da się tego zrobić vis a -vis Amerykanów. Natomiast dopóki jesteśmy w formalnym sojuszu bezpieczeństwa z nimi, to powinniśmy to, co mogłoby teoretycznie poprawić nam sytuację, albo pogorszyć ją, mogliby zmierzać do, do, do zneutralizowania takich ośrodków rekomendujących takie rzeczy, byłoby zdobycie własnej kontroli nad dynamiką eskalacji. Tak dużo no jak to możliwe. Natomiast no to. Teraz w momencie, kiedy nasze środki np. Na uderzenia zasięgu, dalekiego zasięgu są zależne w pełni od państwa, które chce mieć nad nimi kontrolę, bo te Amerykanie chcą mieć pełną kontrolę nad dynamiką eskalacji. Na przykład rakiem czasem, tak? Ostatnio przecież. Tak, I przykład które mogą tego, co przez ostatnie lata robili na Ukrainie, tak? Nie pozwalając na używanie swoich środków. Nawet nie pozwalając być może na wygranie wojny jesienią od Gwencendry. No tak, no bo, to, to, bo wygranie tej wojny to była ograniczona wojna, wygranie tej wojny niosłoby ze sobą ogromne ryzyka dla USA. I to nie było ich celem. I to nie można mieć zarzut, w, w, pretensje no do tak, nich. To tak, to Nie tak, jest rozmawiać. w ich interesie. Tak samo jak w ich interesie nie jest uwikłanie się w dużą wojnę z Rosją również na tle Polski. Tak? Więc oczywiście to byłby być może jakiś środek do, do wymuszenia na nich aktywniejszego zaangażowania, tak? I co tym samym pomogłoby odstraszyć Rosję. Ale mogliby też reagować, w, próbując neutralizować takie ośrodki siły, które to rekomendują. Nie, no na pewno tak by było. Na razie nawet nie muszą, bo, bo, bo tak. są tak absolutnie spokojni. Z jednej strony jest ta słabość Trochę jak w czasach saskich, co dyskusję, że słabość chroni nas. Z jednej strony ta słabość, że amerykańskim się zajmą, powoduje, że Amerykanie nie muszą w ogóle po realnych zdolności tu wkładać, takich, które na pewno zabezpieczą nas przed wojną, a z drugiej strony powoduje, że trochę tak naprawdę to oni pewnie decydują, Wiesz, czy my strzelamy do tej rakiety, czy nie. Oni nie mogą być pewni, czy te środki na pewno ich zabezpieczą przed wojną, natomiast na tak. pewno postawią ich w polu bitym i w dużym ryzyku tak? na, na marginalnym konflikcie z regionalną potęgą. It doesn't make sense. Z ich perspektywy, tak, to tak, jest, tak, Nie ma tak, sensu. Tak, to prawda. To prawda. Więc. Yy... To, jak gdyby nasza decyzja... Cały paradoks tej sytuacji polega na tym, że ten sam mechanizm myślenia możemy zastosować również do naszych sojuszników z zachodniej Europy. Nie, czyli nie jest jakąś alternatywą mówienie, nawet gdyby to było realne o europejskich zdolnościach. Okay. Bo to nas w żaden sposób nie chroni przed tego rodzaju mechanizmem kalkulacji strategicznej. Dlatego jest równe różnica równe. stawki, jest różnica tak. de determinacji, różnica motywacji. To też to dlatego, między bliżej. innymi, to też dlatego, sorry, to też dlatego te wszystkie pomysły dotyczące tego, żeby e, wspólnie projektować uzbrojenie, wspólnie wydawać pieniądze, one się. Tak naprawdę koniec końców rozbijają również o to, że państwa narodowe, tak, które są cały czas tą podstawą jednostką stosunków międzynarodowych, czują szczególnie w takich sytuacjach jak teraz właśnie tą rozbieżność interesów, tak, tą nierównowagę stawki, no bo inaczej to przecież postrzegają państwa naszego regiona, a inaczej państwa zachodu, więc one często nie chcą się wiązać w tego typu projekty, które wiedzą, że w ostatecznie mogą, mogą do, po prostu do niczego nie doprowadzić, szczególnie, że wspólne europejskie projekty dotyczące tworzenia platform uzbrojenia, no raczej nie mają jakiejś, bardzo bym powiedział, optymistycznej historii, biorąc pod uwagę to, co działo się ze wspólną, ze wspólnym czołgiem podstawowym, tak, francusko-niemieckim. -francusko no, jest czy przełom, też... pistariusz się spotkał za Kornu i jest przełom, co, co, co oznacza, że już w 1935 roku być może wejdzie do produkcji. To bo, jednak... bo zadeklarowali, tak? Jeszcze tak, trzeba bo... to zrobić. Oczywiście. E, ja bym tylko kończąc już tę naszą dyskusję, to chciałbym zwrócić uwagę, że że ta słabość nasza też w konceptualizowaniu tego yy, może doprowadzić, niestety, poprzez kolei gromkie przez nas zapewnienie i takie interpretowanie artykułu 5 do bardzo poważnych sytuacji, że w obliczu braku właściwego odstraszania coś wybuchnie, będzie że to reverse compelence, o którym mówiłem, że tak naprawdę tylko my tu będziemy realnie do państw bałtyckich, co możemy pomóc, będziemy chcieli ratować. Spójność tego sojuszu, bo przecież tyle razy my w strategii byliśmy krytykowani, że nie wolno krytykować spójności. No więc w godzinie próby damy świadectwo, tak, i, i nie, za, nie zachowamy zasady strat, strategii równego kroku. Nie wymusimy uprzednio Amerykanów, żeby oni byli tam. Nie wymusimy też odpowiedniej protekcji wobec nas w tym zakresie. Nie wymusimy wobec Amerykanów deklaratywnej polityki nuklearnej, również która by. Spowodowała, że u tego odstraszanego u Rosji powstanie przekonanie, że Amerykanie są naprawdę gotowi na użycie jako pierwsi broni nuklearnej, bo w bronie swoich sojuszników, tak jak było w czasie zimnej wojny, a teraz już zabija nawet rozmiękczane w ich komunikacji strategicznej, de facto, o czym Albert też pisał teksty. Doktryna deklaratywna no. NATO w ogóle się nie zmieniła od 2010 no. roku. No, a w, w obliczu tego, co się dzieje na wschodniej Francji. I to. I to Na, są... nadal jest doktryna trzy razy nie, czy nawet od 97. Po, po, po tym. Więc oczywiście, my tu rysujemy, drodzy Państwo, bardzo pejoratywny obraz. Z punktu widzenia strategii, tak to wygląda. Jest mnóstwo pracy do zrobienia dla naszych elit strategicznych, żeby próbować odwrócić te trendy. Proponujemy te rozwiązania, nawet tej rozmowie było kilka. I uważamy, że w tym duchu powinna się potoczyć dyskusja o, i, i w państwie polskim. I dlatego, drodzy Państwo, postanowiliśmy o odstraszaniu porozmawiać, bo nieporozumień, które trzeba tłumaczyć na każdej debacie, o tym, że wszystkie, gdzie Amerykanie są, nie, bo przysłową, nacisną guziki są. Ee, na czym polega równowaga nuklearna tak, w obronie polskiej. Tak, że na czym polega równowaga nuklearna i że to jest Ale Polacy nauczyli się, że na przykład w relacjach gospodarczych nie ma bezpłatnych obiadów. Tak? To znaczy Niemcy w ramach gestu dobrej woli nie przekonają Elona Maska żeby tą fabrykę Tesli zbudował 200 kilometrów bardziej, bardziej na wschód, tylko raczej będą stawiali, żeby to było pod Berlinem. To już jest traktowane jako zgoła rzecz normalna, że się konkuruje w takim obszarze, ale w kwestiach wojskowych i strategicznych nadal hołdujemy mentalności ja, ja, dość dziwacznej, po prostu myślenie takiej, że Niemcy zaczną płacić duże pieniądze, na nasze bezpieczeństwo, albo rozbudują armię do poziomu taką, takiego jak mieli w czasie zimnej wojny, właśnie dlatego, że Polska i inne państwa na wschodniej flance są w większym stopniu zagrożone, i w ten sposób zwolnią nas z tego trudnego obowiązku do, 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 do dźwigania, dźwigania niepodległości. Dźwigania debakty. własnych żydów. Czy, tak. czy ktoś i tak zdejmie z nas to brzemię? Tylko znaczy, to, ja pokuszę się może, czy to ja pokuszę się może o próbę, krótko dosłownie. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, znaczy, dlaczego w Polsce jest, jakby są takie przekonania. Oczywiście, powodów może być wiele, natomiast jednym z takich być, być może bezpośrednich jest to, że de facto w polskim społeczeństwie my w zupełnie nie mamy wiedzy i nie mamy przepracowanej historii zimnej wojny. Co przez to rozumiem? Nasze rozumienie tego, co działo się między 1945 rokiem a rokiem 91 mocno koncentrowało się i to w szkole, i zarówno jeśli chodzi o taką wiedzę powszechną, czy nawet historyków, którzy zajmowali się tym okresem, na wątkach dotyczących sensu stricte Polski, tak? Solidarność, strajki i tym podobne rzeczy. W Polsce de facto nie mieliśmy studiów na temat zimnej wojny, na temat, te, a to wtedy przecież kształtowały się amerykańskie strategie, to wtedy kształtowały się te relacje między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami. To jest nieopowiedziana w Polsce historia yy, i, zro, i to, to nas odróżnia od państw Europy Zachodniej, które były w obozie natowskim w tamtym czasie nawet jeśli chodzi o, tutaj o Niemcy, bo tam jest pamięć instytuc instytucjonalna, jest to element kultury strategicznej. Nawet jeżeli jest on teraz przykryty kurzem, to można go odkurzyć, jest do czego wracać. U nas... Ten wątek w ogóle nie jest przepracowany na poziomie właśnie wiedzy historycznej. Wydaje mi się, że też ten wątek symboliki jest przesadzony strasznie przez. To są te inne wątki, o których teraz Polska też teraz ma w ogóle mówiłem. tradycji własnej sprawczości niezależnej. Od, mm. od kilkuset lat funkcjonowała jako czyjaś przybudówka zależna od czyjejś dobrej woli albo od, od wojny na sojuszy. I tyle. Nie ma, nie ma myślenia o sobie jako o podmiocie. I to widać widać było ze za, za Sowietów, znaczy, ja widać było jak tylko skończyła się zimna wojna i odzyskaliśmy wolność, to zmierzaliśmy do jak najszybszego scedowania jednak. Wiesz co, w to? drugiej w dwudziestoleciu było takie myślenie jednak o równowadze i tam te próby, prawda, tu Niemcy, tu, tu Piłsudski, tu interwencja prawda w Gdańsku, wojsko naszego była rozumiał. Beck też tak myślał, że to robi. To zarzut o politykę mocarstwową, tylko zabrakło jednej rzeczy. Zresztą nie, nie, nie rozmawiajmy aż o tym, bo to jest temat też już przerobiony. Natomiast jednej rzeczy zabrakło. I też obawiam się, że to jest pokłosie myślenia dzisiaj też. Beck na przykład nie zakładał w ogóle, że może być sojusz sowiecko-niemiecki i Brytyjczycy mogą być zainteresowani w tym, żeby Sowieci... Stali się elementem tej gry o Europie Środkowo-Wschodnią, bo to będzie na korzyść polityki brytyjskiej, bo zakładało, nasze elity zakładały, że sprzeczność ideologiczna jest taka duża, że to jest niemożliwe. To znaczy powtarzamy co jakiś czas i obecnie też, ja pamiętam w latach, teraz też jest takie myślenie, że nic się nie może wydarzyć, co jest, bo musi, ideologia jest ważniejsza niż te interesy bezpieczeństwa. No, bo mamy świat oparty o wartości. Tak, jest to strasznie trudne. I te wartości, nam... zwycięstwo. Stanisław Cacmaskiewicz opisuje taką historię, że w momencie, kiedy pojawiła się informacja na temat tego, że, że Sowiety dogadały się z III Rzeszą, spotkał w redakcji Słowa kobietę, która no, była w skowronkach, taka zadowolona, i tak spytał, bo tak zupełnie nie rozumiał, tak, z czego wynika ten jej nastrój zapytał, no, z czego pani się tak cieszy? Co tak dzisiaj panią, pani humor poprawi? No, to pan nie wie, tutaj Hitler się skompromitował. bo, bo tak. Okazuje się, że III Rzesza się dogadała z Sowietami. No, skompromitował tak, się. Tak, to jest pojęcie kompromitacji. Co do... Matkiewicz właśnie pokazuje na tym przykładzie, jakie było wówczas też rozumienie tak, tych, tych tak. kwestii i kompletnego niezrozumienia powagi sytuacji, w której się wówczas znalazło. To prawda. Panowie, kończymy. Albert Świdziński. Marek Stefan, Marek Budisz, Jacek Bartosiak, dziękuję Państwu, pozostańcie z nami i pamiętajcie o wsparciu dla Strategy Future, bo takie dyskusje niezależne od polskich polityków i pieniędzy publicznych z redystrybucji, pieniędzy publicznych są możliwe dzięki Waszemu wsparciu, dzięki subskrypcji Strategy Future i tego, że po prostu jesteście z nami. Dziękuję pięknie.